Cześć! Dzisiaj uderzamy w Astral Radiance, a konkretniej głównie w trójpak z Eevee oraz jednopak z Oricorio i z Toxelem. Dobrze, tutaj sobie posprzątam moje plasticzki, które tak ładnie trzymały. Zacznijmy w takim razie od tych pojedynczych paków, a Ewkę zostawmy sobie jako główne danie na koniec. Te blisterki jak zawsze utrudniają dostęp do zawartości, ale już nie takie rzeczy otwieraliśmy. Tutaj jak zwykle kodzik dla Was. Tutaj karta, która może mieć Swirla, ale ta akurat, albo ta nie, przepraszam, ta nie może mieć Swirlów. Ewka może mieć, to zaraz na Ewce poszukamy, czy coś jest. Folijka. I koink. Jumbo coiny już teraz widzę weszły jako standard. To od razu może pojedźmy booster po boosterku, żeby było wiadomo, w którym paku coś było. Możemy zrobić taki mały kontest. Który pak wygra? Łapcie koda. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak obstawiacie, który pak wygra? Jeszcze możecie to zrobić. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Albo możecie poczekać jeszcze do końca tego. Łociu, ale one krzywo wycięte. Widzę. Z setu na set jest centering coraz gorszy. Może nawet nie tyle coraz gorszy we wszystkich, ale coraz częściej da się takie nietrafione. I Oricorio nie miał w sobie kompletnie nic. Dobrze, no to Toxelek. Zobaczymy. Też Toxelek się tak samo nie otwiera, bo nie mogę powiedzieć, że on się otwiera. On się nie otwiera. Dobra, chyba mamy. Tak. Żeby nie uszkodzić karty, tak delikatnie, delikatnie. Paczka. Karcioszki, Toxelek. Kodzik. I jumbo coinik. Lubię jumbo coiniki. A wy właśnie lubicie jumbo coiny, czy zwykłe coiny, te malutkie, takie jak były zawsze, zazwyczaj kiedyś? Jestem ciekawy waszego zdania na ten temat. A w środku prócz kodzika i też tak średnio wyciętych kart, to jakby chyba z innej zorty leciały te karty. Wishikashi, Temple of Sinnoh, Ursaring, bardzo groźny miś. Czyżby bronił fajnego dropu? Uwielbiam te Grulajty. Bergmański, słoński oczywiście. Rufflet, Ponita, Petilil na rewersie i zwykła Irida Holo. Holo to holo, nie? Niby jakiś drop. Ale dalej żałbym nic zadowalającego. No to Eevee, Ewcia, daj jakiegoś fajnego dropa. O, przynajmniej się w miarę dobrze otwierasz. Triple blister paki są z tej serii, znaczy są z moich ulubionych blisterów i też wychodzą chyba najlepiej cenowo, jeżeli się je dostanie. Oczywiście w sklepie, który nie wywyższa cen takich paków, a różnie to bywa ostatnio. I tutaj jest bardzo super jumbo coinik z Charizardem. Jest naprawdę spoko. Bla 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 bla. No i mamy Ewcie. Jest na niej jakiś Swirl? No, niestety też nie ma. Ale macie kodzika. Ciach. Ewcia oczywiście promcia. Też tylko do dostania w tym blisterku. Więc jeżeli chcecie mieć wszystkie promy i zbieracie promy, to musicie też kupować takie trójpaki. Ponieważ nigdzie indziej tych promek nie dostaniecie.
No to co, pierwsza paczka. Co? No tutaj mamy kartę Vista. I zaczyna się obiecująco. I oczywiście trzymam kartę do góry nogami. Bo jak żeby inaczej. B-sharp. Azelf. Shieldon. Roulette. Szałot. Hoodhood. Cricketot. Stantler. Na rewersie hisłański Decidueye. I Lassion. No szczęście dzisiaj po prostu się mnie nie trzyma. No to jak tutaj był Decidueye'ek i tu mamy na parcie Decidueye'ka, no to kto wie, że to oznacza, że tutaj coś będzie lepszego. Trzymajcie kciuki. Bo już zostało niewiele prób. Ognista energia. No to jedziemy z tym ogniem. Roxanka. Killia. Grant. Misdreavus. Barboach. Scyther. Ostrość. Eevee. Skoro pak Eevee, no to jest Eevee. No i? Czy będzie coś? Heracross i Heracross. Porównanie Reverse Holo do zwykłej karty. I Vespiquen. Czyżby tutaj czekał ten jedyny teraz dzisiaj na tyle boosterów. No. Zobaczymy. Ja naprawdę już wyczerpałem limit szczęścia. No, aż na tyle openingów ostatnimi czasy. 2, 3, 4. Też zaczynamy od ognia. Sylene, Purgly, Azelf, Puchiena, Swinub, Quillfish, Petilil, Cyndaquil i Devot na rewersie i no nic, jak widać blisterki nie są moją mocną stroną. Efcia promo, tutaj się udało Irida Holo trafić, Toxelek też promo i Oricorio też promo. Dla samych promek może warto, kto wie. Dzięki, jeżeli oglądaliście do końca. Pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki. Cześć!